Tylko RDN Małopolska. Naszym gościem jest starosta tarnowski Roman Łocarz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią i wszystkich, którzy słuchają w tej chwili Radia RDN. Tarnów odwiedziła wczoraj wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Były odznaczenia dla zatrudnionych w dyspozytorni oraz ratowników medycznych, ciepłe słowa o profesjonalizmie, ale ważne dla Tarnowa jest zdanie ministerstwa w sprawie dyspozytorni w Nowym Sączu. Rozmawialiście państwo wczoraj na ten temat. Tak, rozmawialiśmy i to powiem szczerze, bardzo dużo. Ja już swoje zdanie wyrażałem już nieraz i na antenie państwa tutaj, ale również i w innych mediach, dlatego, że uważam, że ta dyspozytornia, która by miała powstać dla Nowym Sączu, jest po prostu moim zdaniem niecelowa, niesensowna, bo jeżeli coś działa bardzo dobrze, to jak nasza dyspozytornia, która odbiera w ciągu roku 160 tysięcy telefonów, ponad 80 tysięcy wyjazdów karetki do poszkodowanych i nie ma skarg, oprócz tam kilku bodajże, ale to się wyjaśniło, że wtedy nie był winny, prawda, system, tylko winny był człowiek, bo to zawsze się zdarza. Pomylono fervorze, tak. Prawda, pracy, bo ja zawsze porównuję pracę dyspozytora do pracy kontrolera lotów samolotów, dlatego, że jest to naprawdę bardzo odpowiedzialna, stresująca praca i zawsze jakiś błąd ludzki się może zdarzyć, ale jak popatrzymy na 80 tysięcy wyjazdów, 160 tysięcy wezwań, to jest bardzo niewiele. Nowy Sącz jednak walczy i to od lat. To jest pana zdanie, ale co powiedziała pani minister? Pani minister powiedziała, że w tej chwili oczywiście jest przygotowana ustawa, jeżeli chodzi o państwo o ratownictwie medycznym i ustawa ta zakłada, myślę, że dla nas bardzo korzystne rozwiązania, a więc między innymi, że w danym województwie na 2 miliony mieszkańców będzie jedna dyspozytornia i tutaj wpisujemy się naprawdę w ten projekt, dlatego, że w województwie małopolskim mamy 3 miliony 400 tysięcy mieszkańców. Są dwie dyspozytornie, a więc tyle, co powinno być. I jeszcze jedno chciałbym dodać. Tutaj nie widzę celowości, jeszcze jest jeden powód, dlaczego nie widzę tutaj celowości tworzenia tej dyspozytorni. Dlatego, że no właściwie, no nie wiem, to byłoby dla Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego i może jeszcze powiatu limanowskiego, dlatego, że na przykład powiat gorlicki zadeklarował, że dalej chce zostać z nami. A więc, czy takie rozdrobnienie jest dobre? Moim zdaniem nie, dlatego, że to, co działa w tej chwili i zostało stworzone kilka lat temu i sprawdza się w praktyce. Ja uważam, że te pieniądze można wydać na co innego, na doposażenie na przykład karetek, na szkolenia ratowników medycznych. Więc myślę, że jest wiele możliwości, żeby te pieniądze wydać na wiele. Co najmniej milion złotych taka dyspozytornia mogłaby kosztować. Ja myślę, że nawet więcej, dlatego że ten sprzęt, który chce i cała infrastruktura, przygotowanie budynku i tak dalej. My wiemy, że na przykład przygotowanie naszej dyspozytorni kosztowało ponad 2 miliony złotych. A co to oznaczałoby dla Tarnowa, przypomnijmy słuchaczom, gdyby powstała dyspozytornia w Nowym Sączu? No ja przypomnę, że na 200 tysięcy jest jeden dyspozytor, ale to oczywiście to nie jest jedna osoba, bo to mamy zmianowość, prawda, i tak dalej. To by się wiązało oczywiście z tym, żebyśmy musieli tutaj zlikwidować kilkanaście miejsc pracy w naszej dyspozytorni, co to jest oczywiście nie jest bez znaczenia. A czy w Wietrzychowicach, w tej gminie, będzie filia pogotowia? Chodzi przede wszystkim o czas dojazdu. Już w styczniu 2016 roku mówił wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Chcemy na razie przeanalizować wszystkie wnioski, które kierują nam samorządy w sprawie rozlokowania karetek. Już trochę czasu minęło. Tak, już były rozmowy z panem wojewodą. Pan wojewoda spotkał się ze wszystkimi zainteresowanymi, którzy wystąpili o dodatkowe takie punkty wyniesione stacjonowania karetek pogotowia. No, między innymi również z powiatu Dąbrowskiego, ale z innych powiatów, bodajże było tam 6 czy 7 złożonych takich wniosków. Oczywiście na wszystkie pieniędzy nie ma. No teraz czekamy. Pan wojewoda też nie miał odpowiedzieć, kiedy to będzie, dlatego, że dopytywał musimy... Dopytywał pan wczoraj, tak? Tak, dopytywałem i pan wojewoda mówił, że jeszcze na dzień dzisiejszy nie wie, kiedy to będzie, dlatego, że tutaj musi przede wszystkim zabezpieczyć środki. Ja przypomnę, że myśmy chcieli w Wietrzychowicach, żeby ta karetka stacjonowała od 7 do 19, a więc w tej porze, kiedy jest jakby największe zapotrzebowanie. A przypomnę, że dojazd jest tam naprawdę bardzo długi, dlatego, że mamy takie miejscowości jak Wola Rogowska, Pałuszyce, chociażby Dęblin, gdzie karetki jadą no, tam powyżej tego naszego czasu ustalonego, któryśmy sobie założyli, czyli około 14 minut. I koszty takiej karetki stacjonowania w ciągu przez 12 godzin to jest około 500 000 złotych rocznie. Więc najpierw trzeba zabezpieczyć pieniądze. Oczywiście pan minister na to się też musi zgodzić, ale pan wojewoda jest przychylny temu, nasze argumenty przyjął. Mamy piękną siedzibę w ośrodku zdrowia dla karetki, więc myślę, że, to jest nasz argument taki. W tym roku, czy jeszcze nie? W tym roku będzie decyzja. Ja myślę, że w tym roku będzie decyzja. Może nie w pierwszym półroczu, ale w drugim powinna być już decyzja.
Ten temat również jest związany ze zdrowiem. Smog. Dzisiaj jakość powietrza jest dobra, ale utrzymujący się w regionie tarnowskim smog w ostatnich dniach przekraczał dopuszczalne normy. W tym celu samorządowcy, ekolodzy, także Centrum Zdrowia Tuchów jednoczą siły i podpisali, jak mówiliśmy w wiadomościach Radia RDN, tak zwaną ekodeklarację. W ciągu najbliższych dni mają edukować mieszkańców, także zachęcać do wymiany pieców węglowych na nowoczesne systemy ogrzewania. A co w tym temacie, w temacie smogu, może zrobić samorząd powiatowy? Znaczy, samorząd powiatowy może zachęcać tylko, bo nie mam jakichś instrumentów finansowych, żeby dofinansować na przykład zakup pieców. To ma oczywiście pan marszałek i ja tutaj zachęcam wszystkich, żeby nie poddawali się właśnie takim różnym hochsztaplerom, którzy będą chcieli skorzystać jakby teraz na tej sytuacji, a żeby zgłaszali się do urzędów gmin, bo tam będą mieć najlepsze informacje. Rzeczywiście, dzisiaj największym problemem to jest oczywiście i samo usytuowanie danej miejscowości, bo jeżeli leży w kotlinie, to wiadomo, że ten smog będzie tam większy, ale przede wszystkim to, co spalamy w naszych piecach. Ja też, pani redaktor, jeżdżąc codziennie, naprawdę czuję w powietrzu unoszący się zapach tworzyw sztucznych, czyli palonych butelek. Co jest, na moim zdaniem, dzisiaj to jest karygodne. No nie może tak być, dlatego że trujemy nie tylko samych siebie, ale trujemy przede wszystkim tych, którzy mieszkają wokół nas. Dlatego też uważam, że ten projekt, który Urząd Marszałkowski prowadza, jest projektem bardzo dobrym, jest programem pilotażowym. Dofinansowanie do pieców piątej generacji jest dosyć duże, więc wszystkich mieszkańców możemy zachęcać, jako starosta zachęcam, ażeby zmieniali, bo to jest nie tylko na zamiana na piece gazowe, ale również na piece węglowe, ale wtedy piece węglowe muszą być opalone już takim paliwem no naprawdę dobrej jakości. Na stronie samorządu powiatowego, ale także gmin w naszym regionie pojawiło się wczoraj ostrzeżenie przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców, możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania, odwiedzają mieszkańców naszego regionu i oferują odpłatne wykonywanie audytu energetycznych. Jednocześnie przypominacie państwo na stronie mieszkańcom, że audyty takie będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę pieca są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców. Ale rzeczywiście, tak, dlatego to przestrzegam na antenie państwa, żeby takim oszustom się nie dać po prostu nabierać, dlatego że jeżeli coś robimy, to taka akcja jest na pewno ogłoszona, będzie ogłoszona, czy to przez na tablicy ogłoszeń, czy przez proboszczów w parafiach. Natomiast na pewno nie ma takiej sytuacji, żeby ktoś przychodził do domu i mówił, że robi coś z polecenia, czy starosty, czy marszałka. Takiego czegoś nie ma, takich ludzi trzeba oczywiście grzecznie przeprosić i tak dalej i żeby, bo to, panie dyrektor, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że no, jak jest taka sytuacja, pojawiają się oszuści, którzy chcą wykorzystać tę sytuację, żeby na tym jakiś zbić kapitał finansowy. Więc apelujemy o ostrożność. Zmieńmy temat. Panie starosto, jakie są dalsze losy zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Radłowie? Czy powstanie tam szkoła muzyczna? Temat powraca cały czas. Tutaj na antenie państwa mówiliśmy o tym już wielokrotnie i tutaj no, z takim niedowierzaniem troszkę przyjmowaliśmy to, że może tam powstać. Zresztą pani Dorota wtedy mi pytała i mówi, że nie bardzo wierzy. Okazało się, że rozmowy, które prowadziliśmy w ministerstwie są już na właściwie na ukończeniu i w tej chwili jest jakby no tutaj zielone światło do utworzenia tej szkoły i w tej chwili czekamy tylko na ostateczną decyzję. Myślę, że ta decyzja będzie już wkrótce i wtedy jest to szansa dla tej szkoły, dlatego że gdybyśmy tam mieli szkołę i ponadgimnazjalną i szkołę muzyczną, to te koszty utrzymania się rozkładają na te dwie jednostki i wtedy oczywiście jest do utrzymania szkoła ponadgimnazjalna. Natomiast tutaj oczywiście prowadziliśmy rozmowę z panem burmistrzem i jest jeden warunek, że jeżeli powstanie, i takżeśmy rozmawiali, że jeżeli powstanie szkoła muzyczna, to pan burmistrz przejmuje również szkołę ponadgimnazjalną, bo jest taka możliwość ustawowa, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w tym samym budynku działały dwie jednostki prowadzone przez dwa różne samorządy, dlatego że to wiązałoby się z pewnymi ustaleniami, które to byłyby trudne. Natomiast jeden samorząd, gdyby prowadził, to na pewno ma o wiele łatwiej, więc sytuacja na dzień dzisiejszy jest dobra dla szkoły. W czerwcu oczywiście dalej, rząd miesiąca właściwie maja, będziemy prowadzić nabór do tej szkoły, więc zachęcam wszystkich uczniów, żeby przychodzili do tej szkoły, bo to jest szkoła piękna, z tradycjami i myślę, że warto tam się w tej szkole uczyć. I czyli jest zielone światło, czekamy na kolejne informacje w tej sprawie. A tak czy jest. Rozmowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w temacie centrum i podpisania umowy są także już dopięte? Tak, mamy już uzgodnioną wspólną wersję umowy i tydzień temu, w środę, Zarząd Powiatu Tarnowskiego podjął decyzję o
podpisaniu tej umowy. Z naszej strony już to zostało jakby uczynione, natomiast teraz odesłaliśmy tę umowę do pana ministra Glińskiego, który niezwłocznie ją podpisze. No właśnie, bo termin się nam przesuwa podpisania tak, tej umowy. Tak, ale tutaj myślę, że miesiąc luty, początek marca to jest taki termin, gdzie ta umowa będzie podpisana. No oczywiście podpisana będzie w Warszawie, natomiast my tutaj chcemy do nas zaprosić pana ministra Sellina, żeby przyjechał i oficjalnie przekazał nam tą umowę właśnie w Centrum Paderewskiego. I rozmowy również tutaj poprzez panów posłów, między innymi poprzez pana Michała Wojtkiewicza, trwają, ażeby do tego spotkania doszło, bo chcemy to połączyć z piękną oprawą, z pięknym koncertem, bo to rzeczywiście dla powiatu jest to, no bym powiedział, no, duża nobilitacja. Właśnie, a że mieszkańcy odczują taką zmianę? Odczują to bardzo, pani redaktor, dlatego, że przede wszystkim tych jednostek w Polsce jest tylko 43, które prowadzi ministerstwo, współprowadzi ministerstwo. No i oczywiście wiąże się to tylko, nie tylko z tym, że będziemy mieć napisane na budynku, że współprowadzone jest ministerstwo, ale przede wszystkim duża dotacja finansowa, która przez te 3 lata, bo podpisujemy umowę na 3 lata do roku 2019, będzie wynosiła 500 000 zł. Co oczywiście umożliwi nam rozwój tej jednostki i będziemy oczywiście koncerty tutaj jeszcze bardziej rozwijać, będziemy zwiększać, bo te dodatkowe środki pozwolą właśnie nam na to. Natomiast też bardzo ważne jest, że to jest dotacja podmiotowa, niecelowa, więc możemy przeznaczyć na również i na media, i możemy przeznaczyć na podniesienie płac, a więc ze wszechmiar będzie to korzystne. Więc czekając na kolejne koncerty, wydarzenia w Centrum Paderewskiego w powiecie tarnowskim, odbędzie się cykl wydarzeń Powiat Tarnowski w hołdzie żołnierzy wyklętym. Program uroczystości obejmuje kilka miejscowości i powiem krótko, że jest bardzo ciekawy, w jaki sposób będzie można uczcić żołnierzy wyklętych. Tak, oczywiście. Już rozpoczynamy w najbliższą sobotę, pani redaktor, pięknym koncertem filharmoników i filharmonii krakowskiej, na którą serdecznie zapraszam do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Tam oczywiście ilość miejsc jest ograniczona. Ja tutaj, pani dyrektor, pragnę na państwa antenie również pani dyrektor przekazać do rozpoznawania wśród naszych słuchaczy 3 podwójne zaproszenia, więc myślę, że warto przyjechać do Żabna, dlatego bardzo że piękny dziękujemy. Koncert dwugodzinny będzie w Żabnie i to jest między innymi związane, i to już pierwsze jakby jest tutaj, no, pierwsza taka no, możliwość współpracy również z Centrum Paderewskiego, bo przypomnę, że organizujemy to wspólnie z Centrum Paderewskiego, czyli Powiat Tarnowski i Centrum Paderewskiego się również włącza, dlatego, że chcemy, ażeby właśnie po podpisaniu umowy również z ministerstwem, żebyśmy nie tylko zamykali się w Kąśnej, ale również żebyśmy wychodzili w inne części powiatu, żeby Centrum Paderewskiego jest naszą jednostką kulturalną. Chcemy, ażeby również Powiat Tarnowski i pozostałe gminy odczuwały, że taką jednostkę mamy. Będzie to wspaniały koncert, jak powiedziałem, oczywiście poświęcony żołnierzom wyklętym, będą pieśni patriotyczne, będą pieśni partyzanckie, ale również będą melodie z trylogii Henryka Sienkiewicza, także warto być w Żabnie. No to jest oczywiście pierwsza uroczystość, bo my tych uroczystości mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Później spotykamy się w niedzielę w Zakliczynie, gdzie przypomnę, że kapitan Dubanioski również działa jako żołnierz wyklęty. Te uroczystości oficjalne będą później już w Rudzie Kameralnej. No i przeniesiemy się później do Wierzchosławic, gdzie też mamy żołnierza wyklętego, pułkownika Boryczkę, który sławił się właśnie w walce z komunistami w tym czasie. Tam też będą uroczystości, no oczywiście będzie konferencja, ale będą również takie turnieje na przykład dla dzieci, turniej judo, który no, będzie też propagował tą wybitną postać. Dlatego, że pani redaktor, trzeba jedno podkreślić. Żołnierze wyklęci walczyli o wolną Polskę. I u nich nie było kompromisu. Albo zwyciężymy, albo zginiemy za wolną Polskę. I tak się stało. Ostatni żołnierz wyklęty, Józef Rączak, zginął w 1964 roku. Więc pani redaktor, jest to... No, jak patrzymy na 19 lat po II wojnie światowej, tyle czasu walczyli ci żołnierze z okupantami sowieckimi, więc myślę, że ten cykl uroczystości prawie przez cały marzec jest taki, jak powinien być i należy się tym żołnierzom. To byli wybitni Polacy, to byli wielcy patrioci. No i dzięki temu, że z inicjatywy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego utworzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który jest świętem państwowym, chociaż nie wolnym od pracy. Myślę, że uczcimy to w sposób godny. Wejściówki, które przekazał pan starosta, proszę uważnie słuchać radia. Przekażemy, w jaki sposób można je otrzymać. Na koniec tych obchodów jeszcze akcja krwiodawstwa w starostwie się odbędzie 30 marca. To już tradycja. Tak, to już tradycja. To się stało tradycją. To jest tak jakby uwieńczenie, podsumowanie obchodów Dnia
żołnierzy wyklętych, zapraszają wszystkich chętnych, ażeby właśnie oddali to, co mają najcenniejszego. Ja przypomnę, że ci ludzie oddawali dla nas, za nas życie, za wolną Polskę, za to, żebyśmy dzisiaj mogli w wolnej Polsce mieszkać. Natomiast myślę, że oddanie krwi to jest tylko taki symbol tego, że łączymy się z tymi, którzy kiedyś walczyli za naszą ojczyznę. Edukacja o historii oczywiście jest bardzo ważna. Ponadto młodzi z powiatu tarnowskiego będą mogli również w ciekawy sposób przeprowadzać doświadczenia z fizyki, poznać tajniki ludzkiego organizmu, także wykorzystać matematykę w praktyce. Naukobus przyjedzie także do naszego regionu. Kiedy i gdzie zatrzyma się? Na terenie powiatu. Tak, tutaj współpracujemy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. Jest to wspaniały program. Myślę, że warto być w tych dniach, kiedy on będzie tutaj w powiecie tarnowskim. Ja przypomnę, że będzie 16 marca będzie w Zakliczynie na sali gimnastycznej i 17 w Żabnie również na hali naszej sportowej. Przewidujemy, że jeszcze będzie raz w miesiącu kwietniu, jeszcze tutaj nie znam dokładnego terminu, w szkole w Tuchowie, dlatego że chcemy tak cały powiat objąć, żeby uczniowie z poszczególnych części powiatu mogli w tym uczestniczyć. To są wspaniałe eksperymenty, to jest nauka przez zabawę. Co chyba jest najlepsze, to najlepsze i najpierw wtedy można wszystko pojąć, zrozumieć, więc myślę, że to jest coś wspaniałego. Ministerstwo planuje, ażeby w tym roku takich odwiedzić takich miejscowości, bo tu nie są miejscowości niewielkie, to przypomnę, są to wioski lub miasta do 130 tysięcy mieszkańców. W tym roku będzie około 200 takich wyjazdów. My się w to wpisujemy, rozmawiałem z przedstawicielem pana ministra, z panem Grzegorzem Kądzielaskim, tu wyraził duże zainteresowanie i w tej chwili już mamy ustalony termin. Warto na tym być. Będziemy zachęcać dzieci, młodzież, bo naprawdę są to wspaniałe rzeczy, bo jeszcze to przygotowane jest oczywiście wspólnie z Centrum Kopernika, Centrum Kopernik w Warszawie, więc myślę, że to jest coś wspaniałego. Doświadczenia będą naprawdę na takim poziomie, że będą budziły zachwyt wszystkich, którzy nawet przybędą. I co jest ważne, będziemy praktycznie tam cały dzień, czyli od 8 dziś rano do 16 po południu. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był starosta tarnowski Roman Łucarz. Dziękuję serdecznie, życzę Państwu miłego dnia.